Witam serdecznie, Artur Gieta z tej strony. Po raz kolejny jesteśmy na tym polu, ale idziemy tam całkiem do tyłu, dać na to nowe pole. Po ostatniej złotej obrączce naprawdę są apetyty nam ogromne się zrobiły, ale zobaczymy. Ja już tutaj już chwilę chodzę, pół godzinki. Paweł właśnie dojechał, także jeszcze na Krzyśka czekamy i ruszamy dalej w to pole, póki jeszcze jest gdzie chodzić. Jeszcze z tydzień, dwa trzeba będzie się na jakieś łąki przenieść. Wiadomo, rolnicy, się ma pogoda teraz zrobić, rolnicy na pewno wyjadą, poobsiewają te pola, ale nic, jakieś łączki się znajdzie, także nie jest najgorzej. Dobra, to co, widzimy się przy pierwszym dołku. No, Paweł już na polu, a mi się trafia taki oto najprawdopodobniej żołnierzyk. Taki pierwszy sygnał lepszy. Parę śmieciochów już wykopałem, ale... O, i znowu chyba jeździec. Się znowu trafia jeździec bez głowy. A kurde, to już chyba będzie ze trzeci na tym polu. Poczekajcie chwilę. I proszę bardzo. No bo jeździec bez głowy. Taki ładny żołnierzyk. Bez głowy i koń bez nóg. Proszę bardzo. A, fajna znajdeczka. Na dzień dobry. Dobra, jedziemy dalej do następnego. Zobaczcie, pierwsza moneteczka dzisiaj. I cały czas, ja cały czas chodzę tutaj, zobaczcie. Cały czas przy tych domkach. Wracam praktycznie w te same miejsca. Nie chcę mi się tam dalej dzisiaj iść za bardzo. Ale tak też to patrzę na pogodę, że to ma zacząć padać. W razie czego, jakby zaczęło padać, to zawsze można się szybko do auta schować. Zobaczcie, mi tu monetka wyskoczyła. Proszę bardzo. Jaka krągłość. Już widzę chyba nawet co to. 50 na pewno. A tutaj to jest standard na tym polu, te 50. Jednak nie jest 50. Po obczyszczeniu wychodzi 200 marek. 200 mareczek. 1900. 28, chyba tak. O, Bajmarek, proszę bardzo. Jaka monetka ładna. Takie jeszcze nie miałem. Dobra, lecimy do następnego. Kolejny sygnałek. Coś tu wyskoczyło. A, już widzę. Już widzę, dupka, a już w stanie rozpadu, dupka, a, takie gówno, pierdoły takie tu wychodzą też niestety. Dobra, lecimy dalej do następnego. I kolejny sygnałek i najprawdopodobniej jest to guziczek, tu wyskoczy ładnie, zaraz zobaczymy, tak to będzie guziczek. I to będzie ładny guziczek. Poczekajcie chwilę, obczyszczę go. No i wyskoczył nam taki oto guziczek pruski. Urzędowy najprawdopodobniej. Także proszę bardzo. No z drugiej strony wiadomo. Ale się go obczyści, obmyje. Zobaczymy. Może coś z niego jeszcze będzie. Ups. O, taki oto guziczek pruski. Dobra, już fajnie, trzy fajne znajdki. A dopiero dziś ta godzinkę tu jestem niecałą. Dobra, lecimy do następnego. Oj, po dłuższym czasie trafia się jakaś krągłość. Tu sobie ładnie wyskoczyło. Teraz zobaczymy, co to. No, najprawdopodobniej cesarstwo jedyneczka. A, już widzę. Cesarstwo jedyneczka. Poczekajcie chwilę. Słuchajcie, najprawdopodobniej kolejna krągłość. Mi coś tu wyskoczyło. Jest monetka kolejna. O, a już może być jakaś starsza. Poczekajcie chwilę. Wyczyszczę, zobaczymy. Nie była to monetka. Takie coś. Ach, jeszcze się łamało. Ale jakieś zdobienia były. Nie wiem, co to jest. Dobra, lecimy dalej do następnego.
Słuchajcie, dosłownie minutkę po tym ostatnim znalezisku, niby monetce, wyskoczyła. Teraz już chyba monetka. To już jest monetka. Czekajcie chwilę. Jest dyszka. Jest dychunia. Poczekajcie. Chwilę obczyszczę ją. No i mamy dyszkę. Dyszka cesarstwo. 1890 rok. Także taka już starsza. Proszę bardzo. Kolejna monetka. Dobra, lecimy do następnego. Krzysztof, złoty Krzysztof. Kopiarzyna ze Szczecina. Co, dzisiaj kolejne złoto kopiesz? Nie wiem, zobaczymy. Co los przyniesie. Zobaczymy, co los przyniesie. No, Paweł wyrwał całkiem naprzód. Ach, on już ja w ogóle się tam gdzieś zlał z krajobrazem. Wygnał. Nie ma chłopa. A ja ci powiem, ja tutaj jestem, ale chodzę w poprzek. Mhm. Tak jak myśmy chodzili wzdłuż, chodzę w poprzek. Mam trzy monety, guzik pruski i żołnierzyka. A co tam tak w piasku najebane? W tam coś się ten, nie wiem, coś tam się, kopareczka jakaś, piach powysypywał, wiesz? Mhm. Tam wygładził, może coś będą budować, nie wiem. No i tak to wygląda. I co, kolejne złoto dzisiaj, Paweł? Krzysiek, przepraszam. Kolejne złoto? Mam nadzieję, to, no, żeby się na jednym nie skończyło. Dobra, lecimy dalej. No i się pogoda spierdzieliła nam, zaczęło padać. Ale jesteśmy tu przy aucie. Jeszcze się tu pokręcimy. Jakby mocniej zaczęło, to zaraz się chowamy. Paweł oczywiście uciekł nam całkiem do tyłu. Ale zobaczymy, nie? Ale to chwilę ma padać i ma przestać, także myślę, że za troszkę dalej pójdziemy sobie. Tylko mówię, byle przestało padać. Umy, ta pogoda nas tu nie rozpieszcza, niestety. W piątek była dosyć przyjemna pogoda, troszkę wiało, ale nie padało. A dzisiaj widzicie, znowu nam się rozpadało. Dobra. Zobaczy, Krzysiek dopiero co wszedł, druga monetka już. A ja idę razem koło z nim i mi się też trafi monetka. Proszę bardzo. Zapewne fenolek, no bo tu nic innego raczej nie wychodzi. Ach, to chyba nie jest monetka. Trzeba to obczyścić, zobaczymy. Jakiś taki medaliczek nam tu wyskoczył. W domu go doczyszczę lepiej. I zobaczymy, co nam tu wyskoczy. Ale jest coś tu, jakaś szpinka, medalik. Dobra, co, lecimy dalej. No, spotkanie na szczycie. Idziemy zobaczyć, co tam Paweł nakopał. Dzisiaj maszyna tylko po puszek. Pokaż jej, panie. Nie, nic, dwie monety, jeszcze dwa guziki mam. Co to są za monety? 2 centy, a to jest guzik, sorry. Jedna moneta, jeszcze tam mam destrukt. A to jest kieliszek srebrny. Destrukt. A, proszę. Patrz mi do monety. Tu jest próba. To jest 2 centy, tam dwójkę widziałem, cent pisze. Stanie tam wykopałem też. No proszę. Kieliszka, tylko próbę widać. O! Się rozkurczył. Się rozdupił. A tak same śmieci. Wszystko zbieram, bo... No ja też wszystko zbieram. Ja zbieram. Słuchajcie, jest taka akcja. Każdy ziom zbiera złom, nie? Także, wiecie, możecie do kartonika mi się dorzucić, nie? Nie ma problemu, ja mam cały karton w domu. Nie ma problemu. Dobra. Zobaczcie tutaj sobie, żeśmy tego nawet nie widzieli. Rolnik sobie tu jakiś rów wykopał, melioracyjny zapewne. I tamtą ziemię z dołu tu nam wysypał ładnie. I zobaczcie, co nam się fajnie trafiło. Zobaczcie. Takie coś. Taka zakręteczka. A? Ciekawa znajdka. Co tutaj jest napisane? Czekajcie chwilę. On tam jeszcze ma dwa pola. Krzysztof. Zobaczcie, taka. Gift. Pisze gift, czyli trucizna po polsku. Czyli jakaś buteleczka z jakąś trucizną była. Dobra, co? Lecimy dalej. Jestem koło Krzysia akurat. Jakąś ładną 50 trafił, mówi. Idziemy zobaczyć w ładnym stanie. Nawet nie zwiedziona. W takim stanie. Poczekajcie chwilę. No i 50, zobaczcie. W jakim ładnym stanie. Normalnie to one są zeżarte totalnie. Ale widzicie, na tym piaseczku się tak fajnie utrzymała tutaj. 1900, gdzie mamy datę? 1920, Weimarek. Proszę bardzo. Dobra, jedziemy dalej do następnego. I kolejne znalezisko. Klamereczka najprawdopodobniej.
Poczekajcie chwilę. Takie coś tu wyskoczyło. Czekajcie chwilę, odczyszczę to. No i trafia się takie coś. Klamareczka najprawdopodobniej. Tak, na tym polu? To przynajmniej tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. No, pomalutku zbieramy się na nowe pole. Paweł już tam jest, Krzysiek już tam też idzie. A ja jeszcze tutaj w drodze jakąś monetkę trafiłem. Tu mi coś wyskoczyło. Jakaś monetka. Już patrzymy, co to tu jest. Chyba jakiś zajazd najprawdopodobniej. A czekajcie chwilę, obczyszczę. Zaraz zobaczymy. O, wyskoczył. Totalny zgon. Nawet nie idzie wiadomo, co to jest. Dobra, lecimy dalej. Idziemy na to nowe pole zobaczyć. W piątek tam pochodziliśmy trochę. Ciężki teren, ale pół godzinki, godzinkę jeszcze się będę zawijał. Pozdrowienia dla wszystkich miłośników szpadla. Dobra, my tu gadu, a to jakaś monetka. I zajazdek najprawdopodobniej. Jaki zajazd. Fenol z cynku. Czekajcie, trochę ją tutaj przeczyszczę. O, jest. Dyszka adolfowa, zajechana jak pies, także... Ale jest coś okrągłego. Tutaj bieda na tym polu nowym. Ciężko się chodzi w ogóle i mało sygnałów. Dobra, lecimy w stronę już auta. Zobaczymy, może coś jeszcze wyskoczy. No i takie klimatki tu panują ładne. Słoneczko w końcu ładnie nam wyszło. Proszę bardzo. W stronę auta, ale coś opornie to idzie. Sygnały się zaczęły znowu. I tak już jeszcze jakiś sygnałek. Tutaj jakaś monetka. Jakiś zajaździk wyskoczył. Jakiś Adolfek na pewno. W takim stanie to Adolfek zapewne. A, jedyneczka, Adolfinio, proszę bardzo. Hop. Aż taki zajazd. Ale widać jedyneczkę. Adolfek. No, proszę bardzo. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, na samo wyjście jeszcze coś takiego wyskoczyło. Nie wiem, co to jest. Jakieś zdobienie od czegoś. Czekajcie chwilę, przeczyszczę to. Zaraz będziemy. Zobaczcie, jeszcze na wyjście takie coś trafiłem. Takie jakieś zdobienie. Nie wiem, co to jest. Zaraz się Pawła zapytam. Paweł może będzie lepiej wiedział. Paweł czeka przy aucie na mnie. Także, no, bardzo interesująca rzecz. No, słuchajcie, ja już na dzisiaj kończę. Paweł już też szedł do auta. Krzysiek tam jeszcze pokopie z godzinkę na pewno tam dalej. Ach, tu łażenia i łażenia jest. Mam nadzieję, że to tydzień jeszcze tak będzie stało. Chociaż wątpię w to, bo się pogoda robi. Rolnik jak tu wjedzie, to na pewno to przeora. Może jeszcze nie posieje, to może pochodzimy raz. Także trzymajcie się i do następnego.